Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj wyjątkowo witam Was na kanale Ekokreatywna z mojego sklepu. Siedzę sobie tutaj i postanowiłam nagrać taki wstęp, bo dzisiaj chcę Wam pokazać filmik z dwóch ekolumpeksów, takich lumpeksów komisów w Wieliczce i w Wiśniczu. Są to sklepiki pani właścicielki Kataluny, czyli tego salonu, gdzie ja robię sobie włosy i który nieraz Wam pokazywałam już, czy też w jakichś shortsach, czy w takich filmikach o zabiegach. Zresztą niedługo Wam pokażę też superowy zabieg, który będzie związany z ogniem. Mam nadzieję, że będzie superowy i że moje włosy to przetrwają. W każdym razie podobno jest to ekstra. A tymczasem zobaczycie właśnie te sklepiki. Można tam oddać odzież, będę o tym też mówić szybko, więc nie rozwlekam się teraz. Można tam na zasadzie komisu przynieść, no i naprawdę można też kupić fajne rzeczy w dobrym stanie. Także zobaczcie, jak to tam wygląda. Pokażę Wam dwa sklepy. Najpierw pojedziemy do Wiśnicza, potem właśnie wrócimy do Wieliczki tutaj na rynek, bo to jest na rynku w Wieliczce, na rynku górnym, podobnie jak nasz sklepik, więc bliziutko. No i od razu chcę Wam powiedzieć, że to nie jest taka współpraca na zasadzie, że jakby tylko wymiana usług, ja po prostu jestem klientką salonu, ale przy okazji też robimy sobie jakieś takie drobne przysługi. Ja pokazuję sklepiki, no bo wiecie, tym się zajmuję. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, pokazuję właśnie różne lumpeksy, różne ekosklepy. No i tym razem znowu też pokażę. Także zapraszam i później zobaczycie też przebitki, takie stylizacje z wesela. Byliśmy na weselu w rodzinie Wiktora i no oczywiście nie będę Wam pokazywać tam wesela jako takiego, ale zobaczycie nas na tym weselu i moje stylizacje właśnie weselne z tą fryzurą razem i wszystko. Będzie to tylko taki krótki przerywnik. Zrobiliśmy sobie taką małą sesję zdjęciową, a to było w lokalu Joker w Wadowicach. Także zobaczycie też właśnie, jak wygląda ten lokal, ta mniejsza sala tego lokalu. No, słuchajcie, a tymczasem oczywiście też Was bardzo proszę, zasubskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i polubcie filmik, jeśli Wam się spodoba. Buziaki, pozdrawiam i miłego oglądania. Patrzcie, jestem w Nowym Wiśniczu, jest sobota, wybieramy się na wesele, idę teraz do fryzjera. Wiśniczu, zobaczcie, jaka piękna jest pogoda, ja nie mogę. Cudowna polska woda jesień. Bardzo ładna miejscowość. Muszę się wybrać tu kiedyś pozwiedzać też. Jest też zamek. Tutaj jest salon. Idziemy. Tutaj Wam pokazuję już środek saloniku i tego sklepu. Oprócz akcesoriów do włosów pokazuję Wam tutaj też właśnie te szampony i te kosmetyki do włosów Nashi, bo one są super. Ja ich teraz używam i po prostu jestem zachwycona. Są z olejem organowym i są po prostu przesuper. Właściwie wszystkie, które próbowałam, były super, a odżywka do włosów organowa to jest hit po prostu. Także jak macie gdzieś taki salon, który ma te produkty, to sobie koniecznie spróbujcie kiedyś. No i tutaj już widzicie torebki, torebeczki, torebki, różne rzeczy tutaj będę Wam pokazywać. Nawet nie ma sensu chyba wszystkiego komentować. Wiem tylko, że można we środę na rynku w Wieliczce do tego sklepu Luna właśnie przynieść swoje rzeczy, które byście chcieli odsprzedać. Oczywiście ja nie gwarantuję, że wszystko, co przyniesiecie, to tam pani odkupi, ale na pewno możecie po prostu przynieść i zobaczyć, co tam pani stwierdzi, że jest dla niej interesujące do tego sklepu. No i tam czy na kilogramy, czy na sztuki, to zależnie pewnie od rodzaju rzeczy. Myślę, że może takie bardziej ekskluzywne rzeczy to mogłyby być na sztuki, natomiast myślę, że tam jednak większość pani tam na kilogramy skupuje rzeczy. No i jest naprawdę duży wybór rzeczy dla dzieci, męskie, damskie i z naturalnych, i z różnych materiałów, bo tam pani nie ma takiego profilu jak ja, ale naprawdę bardzo fajne jest to, że można właśnie odsprzedać, trochę się pozbyć z szafy czegoś, ewentualnie potem sobie coś tam kupić. Pani tam też ma zabawki, jakieś właśnie perfumki, różne takie tak zwane duperelki, także
fajny, ciekawy sklepik. Akurat ten sklepik w Wiśniczu jest od razu, jak wejdzie się z ulicy do salonu, to on jest pierwszy jakby z brzegu. Salon jest troszeczkę dalej. To jest taki niewielki salon. W Wieliczce jest duży salon, ale za to sklepik jest z tyłu, co za chwileczkę zobaczycie. Niektóre rzeczy tam naprawdę spodobałyby się. Nie nastawiałam się na zakupy akurat, bo to wiecie, tego dnia się dość spieszyłam też, bo musiałam po prostu lecieć na wesele od razu po zabiegu, po farbowaniu i po czesaniu. Także się nie nastawiałam, ale naprawdę niektóre tam ciuszki były ciekawe. Także jeśli mieszkacie gdzieś w pobliżu, to koniecznie wpadnijcie. No i tak jak mówię, możecie też właśnie sobie coś odnieść tam i przy okazji zyskać jakieś grosze na nowe zakupy. Słuchajcie, kochani, jesteśmy przed Kataluną, to jest rynek w Wieliczce, zobaczcie, piękna pogoda, jest początek jesieni i zapraszam Was dzisiaj, żebyście zobaczyli taki specjalny sklepik, zobaczcie, Luna, ubrania z drugiej ręki, to jest taki second hand prowadzony przez panią tutaj właścicielkę tego salonu, do którego ja chodzę często, co widujecie, i pani tutaj też przyjmuje rzeczy w środy. Super ekologiczny pomysł, są tam też akcesoria do włosów i zobaczcie, nie jest ten sklepik tak super dobrze widoczny, bo tutaj macie co prawda na wierzchu rzeczy, ale trzeba przejść przez salon fryzjerski. Z tyłu jest sklep, zobaczcie, elegancki salon jest, Katarzyna. I idziemy do tyłu i w lewo po schodkach. O. Lewo podchodka i tutaj mamy sklepik, który Wam zaraz szczegółowo pokażę. Bardzo podobna formuła do sklepiku w Wiśniczu, w Nowym Wiśniczu. Tutaj macie opaski, bo właśnie dużo jest akcesoriów do włosów, przeróżne klamry, też takie okazjonalne właśnie na jakieś wesele. Można sobie kupić przeróżne fajne spinki, i też tutaj męskie też, nakrycia głowy, kaski na rower, no, i tak dalej. Jest duży wybór i tak jak już mówiłam, że tam wszystko możecie znaleźć i dla dzieci, i dla dorosłych, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, też znalazłam dosyć sporo nawet rzeczy z naturalnych materiałów, takich jak len. Także nie wszystko oczywiście, ale też można tam wygrzebać właśnie takie czy modowe, czy jakieś fajne perełki z materiałów naturalnych. Też dużo tam jest butów, możecie znaleźć buty i na okazję, i dziecięce, i przeróżne
przeróżne buty na wszelkie w zasadzie okazje. Dużo, dużo dziecięcych ciuszków. Jeżeli szukacie takiego miejsca, gdzie na przykład można dla małych dzieci kupić ciuszki, to tam też jest sporo właśnie. Też widziałam zabawki, jakieś gry, jakieś różne takie pierdołki.